Cześć. Pewnie masz często taki problem jako agent ubezpieczeniowy, że publikujesz treści na Facebooku, jesteś aktywny, aktywna w tych mediach społecznościowych, ale sprzedaży z tego nie przychodzi, nowych klientów nie ma. Na kursie na agenta ubezpieczeniowego o tym nie mówią, na szkoleniach o tym nie mówią, co jak robić, aby pozyskiwać klientów właśnie dzięki Facebookowi, a jest to możliwe, to może działać. Natomiast może być tak, że popełniasz ten sam błąd, który popełnia Dominik Kumala, który za chwilę pojawi się na Twoim ekranie. Pokażę Ci dzisiaj z dwóch powodów wycinek z jego bardzo ciekawej prelekcji, którą Dominik Kumala wygłosił podczas lokalnego szczytu ubezpieczeniowego w Poznaniu. Pierwszy powód jest taki, że ten wycinek daje merytoryczną wartość, jest pomocny i pewnie trochę otworzy Twoją głowę na ten problem, jakim jest pozyskiwanie klientów, również dzięki Facebookowi. A drugi powód jest taki, że Dominik dzisiaj ma urodziny. Wszystkiego najlepszego, Dominik. Dziękuję, jesteś wspaniały. Myślę, że świat stoi przed Tobą otworem i jeszcze będzie o Tobie głośno. Dominik jest agentem ubezpieczeniowym, który działa od roku, od półtora roku. Większość swoich klientów ubezpieczeniowych pozyskuje właśnie dzięki Facebookowi, więc jest ekspertem i praktykiem w tym temacie. Dominik, trzymam kciuki za Twoją dalszą karierę, a teraz urywek, wycinek z Twojej prelekcji podczas szczytu ubezpieczeniowego w Poznaniu. A jeżeli ktokolwiek chce więcej informacji i zobaczyć całe wideo z tego szczytu ubezpieczeniowego, no to link oczywiście zamieszczę pod filmem. Miłego dnia! Ja z początku swojej drogi popełniłem kolosalny błąd, czyli udostępniałem treści sprzedażowe. Pisałem różne promocje, informowałem, że u mnie możemy kupić to i to. I to działało w taki sposób, że w ogóle nie działało, tak? Więc to jest naprawdę strata czasu i nie warto takich rzeczy robić, informować ludzi, że my sprzedajemy, tylko bardziej pomagać im za pomocą tej treści, a potem w treści umieszczać informacje sprzedażowe, tak zwany call to action, czyli tutaj mamy taki zwrot, który nawiązuje do tego, że wywołujemy jakąś akcję na kliencie. Raczej, że on może gdzieś tam kliknąć i się na przykład z nami skontaktować. Takie trzy podstawowe rzeczy, jeżeli przygotowujemy się do pisania tej treści, musimy sobie zadać, kto jest naszym klientem. Takie pytanie. Bo inaczej piszemy do klienta biznesowego, czyli do firm, a inaczej zwracamy się do klienta indywidualnego. Inaczej będziemy pisać treść do klienta, który szuka ubezpieczenia majątkowego, a inaczej będziemy pisać do klienta, który szuka najtańszego OC. I to jest bardzo ważne i kluczowe. Taki awatar klienta możemy sobie zrobić spokojnie, wpisując w Google. Mamy kilka pytań, na które odpowiadamy. I może troszeczkę śmieszne, ale sobie tak wyobrażamy tego klienta i piszemy do niego. Albo korzystamy z naszego doświadczenia, czyli jeżeli mamy klientów, z którymi dobrze się nam współpracuje, sprzedaliśmy mu już dużo i jest to wieloletnia współpraca, to piszmy tą treść w taki sposób, jakbyśmy pisali do tego klienta. Dzięki temu ci, którzy będą to czytać, będą odbierać, raczej na 99% będą bardzo podobni do tego naszego idealnego klienta. Czyli ta treść jest precyzyjnie dopasowana.